Witam Państwa w kolejnym odcinku Wywiadu Gospodarczego. Nazywam się Ewa Wesołowska, jestem dziennikarzem Tygodnika w sieci i miesięcznika Gazety Bankowej. Dziś moim gościem jest pan Maciej Szota, dyrektor innowacji i rozwoju biznesu największej polskiej spółki energetycznej PGNiG. Dzień dobry, witam serdecznie. I chciałam porozmawiać o przyszłości, takiej dalekiej, absolutnie niewidzialnej. Państwo w swojej strategii zaznaczyliście, że w ciągu 5 lat spółka chce zainwestować w działania innowacyjne i rozwój 680 milionów złotych. To duża kwota. Tak, bardzo duża, patrząc na warunki polskie. Nasz zarząd Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa podjął ambitne cele na najbliższe lata. Chcemy zainwestować, jako jedna z nielicznych spółek wskazaliśmy konkretną kwotę, którą chcemy zainwestować w badania, rozwój i innowacje. Mamy projekty, które już są zaplanowane, ale też są środki otwarte na pomysły czy polskiej nauki, czy młodych przedsiębiorców. Tutaj mówimy o typowych projektach badawczych we współpracy z uniwersytetami, ale także chcemy te środki dodatkowo pomnożyć, bo mimo, że to jest taka nasza kwota bazowa, to chcemy także uzyskać dotacje. Pomnożyć, tak. To znaczy uzyskać dotacje skąd? Narodowe Centrum Badań i Rozwoju na przykład, chcemy startować też w zagranicznych konkursach, zapraszać partnerów do współpracy. Mamy taki duży projekt INGA, to jest wspólne przedsięwzięcie prowadzone przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju we współpracy z jeszcze jedną spółką Skarbu Państwa, czyli Gazsystemem. I tam mamy taką otwartą pulę na tematy, które wyznaczyliśmy, wyzwania, które nas interesują, jeśli chodzi o rozwój grupy kapitałowej razem z Gazsystemem. NCBR nas wspiera, dokłada jeszcze raz tyle środków, ile my przeznaczamy. A ze środków unijnych też będziecie, się starali o wsparcie. Też są właśnie. Czyli ta kwota unijne. 680 milionów może ulec znacznemu zwiększeniu, tak, może nawet zwielokrotnieniu. Już teraz wiemy, że to będzie ponad miliard złotych, ale spodziewamy się, że nawet zdwukrotnimy tę kwotę. Jedna rzecz mnie zastanowiła, mianowicie państwo jakby już uruchomiliście nabór do takiego bardzo ciekawego przedsięwzięcia, które jest inkubatorem startupów, tak? Tak. I proszę mi powiedzieć, jak to ma działać? Już jest nabór. Czy dużo firm jest zainteresowanych? Jakie to są firmy? Właściwie firemki chyba. Czy tak, to są również na przykład jakieś spółki, córki dużych koncernów, dużych firm? Znaczy, mamy bardzo szerokie spektrum działania, jeśli chodzi o współpracę. Inkubator startupowy, bo w Polsce obecnie dzieje się, dzięki temu, dzięki pracy rządu w zasadzie, mamy do czynienia z rewolucją startupową, w której my chcemy brać udział. Zobaczyliśmy, że jest niewiele startupów, które prowadzą działalność związaną z działalnością energetyczną, a to jest to na zachodzie tych startupów jest więcej. My otworzyliśmy inkubator, na razie platformę uruchomiliśmy w grudniu, a w zeszłym tygodniu uruchomiliśmy obiekt fizycznie na terenie Kasprzaka, to jest 600 metrów kwadratowych powierzchni. Tutaj w Warszawie. Tak, tutaj w Warszawie. Bardzo nowoczesne, wyposażone w drukarki 3D, w rozszerzoną rzeczywistość, jeśli chodzi o okulary, możliwość łączenia się w zasadzie ze całym światem, sale wideokonferencyjne i to jest dostępne dla młodych firm, które dopiero powstają, mają ciekawe pomysły i także dla pracowników naukowych. Tutaj pracują nasi mentorzy. Już mamy doświadczenia ze współpracy z startupami, czyli mamy takie osoby w naszych spółkach, które potrafią pomóc w rozwoju pomysłu, dobrze go wyselekcjonować, czy ten pomysł się nadaje, czy ma szansę jakiegoś powodzenia, chociaż tutaj Ministerstwo Energii i rząd zachęciło do tego, żeby jednak podejmować to ryzyko, bo tam, gdzie się rozwijają startupy, tam się rozwija szybciej kraj. Są przykłady w Dolinie Krzemowej, Izrael jest takim świetnym przykładem. Wszystkie wysoko rozwinięte kraje mają ten rynek startup bardzo mocno rozwinięty i my chcemy brać w tym udział. Czyli zajmujemy się inkubacją od pomysłu do wdrożenia. Czyli były już pierwsze zgłoszenia? Mamy, to jest stan na przedwczoraj, 23 pomysły mamy zgłoszone. 23 pomysły. Tak, to jest od tygodnia od otwarcia, bo bardzo, bardzo szeroko. A ile takich startupów może być? My zakładamy, sam obiekt ma ponad 600 metrów kwadratowych, to są biura, to jest też przestrzeń dostępna także na spotkania, po prostu nie wszystkie startupy potrzebują swojej powierzchni. Docelowo w samym inkubatorze, jeśli startup chciałby, że tak powiem, zamieszkać, pracować u nas na miejscu, to jest myślimy, do 5-6
startupów na miejscu, ale jeśli chodzi o współpracę, to jesteśmy do niej przygotowani w całym kraju, ale sam proces inkubacji no, zajmuje około 6 miesięcy, więc po 6 miesiącach jesteśmy w stanie zaprosić kolejne startupy, czyli jeśli pomysł okaże się skuteczny, albo no, odpowiemy, musimy sobie powiedzieć szczerze, że no, patrząc na statystyki na świecie, no to około 10% startupom się udaje, ale na przykład kraje bardzo rozwinięte, także projekt nieudany uznają jako nowe doświadczenie i nie rezygnują nigdy z takiego zespołu, który już jakieś rozwiązanie przetestował, popróbował i czekają nawet do trzeciego, czwartego pomysłu, który się sprawdzi. Na przykład jeden startup, który się zgłosił od razu 5 pomysłów. Tak? I w przyszłym tygodniu mamy pierwszy taki pitch, na którym to jest takie spotkanie, na którym będą się prezentowały startupy i będą, no, że tak powiem, no, sprzedawały swój pomysł. Tak się to odbywa. A pamięta Pan jakiś konkretny projekt, taki, który zwrócił Pana uwagę? Albo oj, w firmie powiedzieliście, jakie to fantastyczne. My dzięki programowi Skylab współpracujemy z 3 startupami, czyli jesteśmy na etapie wdrożeń. Jedno rozwiązanie zastosowaliśmy w PGNiG OD, to jest aplikacja, która pomaga w komunikacji z osobami niepełnosprawnymi. I to rozwiązanie jest w wszystkich naszych stoiskach, w których można kupić prąd i gaz, w galeriach handlowych, czy też w innych miejscach. Więc my już takie rozwiązanie wdrożyliśmy w zeszłym roku. Teraz prowadzimy dzięki MIT testy 3 startupów. I to są rozwiązania technologiczne związane z analizą danych. To jest też Vortex OI, na przykład jeden ze startupów, pomaga nam zoptymalizować wydobycie ropy. Więc to są rozwiązania, które już u nas są testowane i wyniki są bardzo pozytywne. Jeden z tych startupów na przykład ma swoje przedstawicielstwo już w Stanach Zjednoczonych, więc on już w zasadzie bardzo, tylko że to jest poziom już akceleracji, ale te pomysły są u nas już wyrażane od dłuższego roku. Proszę mi powiedzieć, bo spółka to nie jest wasze pierwsze doświadczenie ze startupami, tylko kolejne. Były jakiś czas temu prowadzone warsztaty innowacyjnych pomysłów i tutaj działaliście wspólnie z Agencją Rozwoju Przemysłu. I też wiem, że niektóre z tych rozwiązań wymyślonych przez młodych przedsiębiorców i naukowców wcielacie w życie. Tak, odbyły się 3 edycje dla naszych spółek zależnych. W tym roku planujemy 2 kolejne. To był bardzo ciekawy projekt. ARP, z tego co wiem, planuje jeszcze poszerzyć o inne spółki Skarbu Państwa ten projekt, bo u nas taki pilot, można powiedzieć, jak najbardziej okazał się skuteczny. Nie wszystkie rozwiązania niestety możemy wdrożyć, bo są pewne ograniczenia. No i na etapie, wiadomo, prezentacji pomysłu niektóre rozwiązania okazują się bardzo dobre, ale potem w trakcie realizacji no nie wszystko do końca potem się sprawdza, ale na pewno te doświadczenia też tym firmom, które z nami podjęły tą współpracę, no, pomogą w przyszłości, ale kilka rozwiązań wdrażamy. To już pracują na tym konkretne spółki i z tego, co wiem, no, są bardzo zadowoleni. Właśnie, jakiś przykład. Ja tam wyczytałam, że jest coś takiego jak długopis cyfrowy do obsługi biur klientów. Tak, to jest inteligentne rozwiązanie, które pomaga w tym, że w momencie, kiedy używamy długopisu, zapisujemy na kartce czy na formularzu, to rozwiązanie od razu się, że tak powiem, przenosi to w formie elektronicznej do bazy danych, tak? Więc takie, tylko że to jest na etapie jeszcze wdrożeń to rozwiązanie, ale wiemy, że się sprawdza. I firma jest bardzo zainteresowana też współpracą, my chcemy też ich rozwiązania zastosować w inkubatorze, bo oni poza tym formularzem to jeszcze tworzą inteligentne tablice, więc można po prostu na spotkaniu pewne rzeczy nanosić, notatki i od razu są wysyłane do sieci. W tym szeroko rozumianej... To jest ICPen firma się nazywa, to jest tak? Polska firma ICPen, nazwy amerykańskiej tylko. W tej tematyce badań i rozwoju jest również miejsce dla własnych prac rozwojowo-badawczych, znaczy mówimy o spółce, tak? Tak. Spółka ma własne laboratorium, zatrudnia naukowców, specjalistów i czym możecie się pochwalić w tej chwili? Znaczy, mamy w centrali laboratorium pomiarowo-badawcze, oni prowadzą taką bieżącą działalność, to jest bardzo nowoczesne, certyfikowane laboratorium, wykonuje takie bieżące zadania związane z gazownictwem na potrzeby firmy, ale niedawno na przykład uruchomili taki ciekawy projekt smog wawelski
I to jest rozwiązanie typowo biznesowe, polegające na certyfikacji cystern LNG. To jest mamy pierwszą firmę, która w Polsce zajmuje się certyfikacją. Bardzo mocno rozwija się teraz rynek LNG. Dotychczas korzystaliśmy tylko z firm niemieckich. Mhm. I po rozmowie, nie wiem, przed wczoraj chyba rozmawiałem z dyrektorem laboratorium, panem Grzegorzem Rosłonkiem, powiedział, że już myślą o zakupie drugiego urządzenia, ponieważ jest tyle zleceń i zamówień. Więc... A dlaczego to certyfikowanie cystern jest takie ważne? Rozumiem, że co? Chodzi o to, żeby wyeliminować z rynku cysterny, które mają za duże spalanie, zbyt są niebezpieczne na przykład na drogach, tak? Znaczy ze względu na to, że LNG tam jest bardzo niska temperatura, jest 170 stopni. Poza tym każda cysterna do przewożenia paliw wymaga certyfikacji, czyli zanim zostanie dopuszczona na rynek, musi być sprawdzone, czy jest szczelna, czy spełnia wszystkie wymogi, normy. Mhm. No i my po prostu tą biznesową działalność teraz też w laboratorium prowadzimy. Do tej pory robili to Niemcy i zarabiali na tym, a teraz zarabia spółka. Tak, dokładnie. I będzie dzięki temu może więcej pieniędzy na znaczy już są, na bo to badania, są już realne pieniądze laboratorium zarabia i też ciekawy projekt, zarząd też podjął decyzję o tym, żeby pomyśleć o własnej stacji na średnim ciśnieniu. Tam też będą prowadzone zadania biznesowe, ale także będą badawcze, rozwojowe, czyli będziemy poszerzać jak gdyby swoją możliwość badawczą. Takie laboratoria są w Holandii, w Niemczech, mhm. nie ma takiego w Polsce, więc też takie działania mhm. są prowadzone. Chciałam się też zapytać o kolejny projekt odmetanowienia pokładu węgla. O co chodzi? On jest bardzo zaawansowany i właściwie to, jeżeli wejdzie w życie, jeżeli zostanie już wdrożony do komercjalizacji, to znacząco to poprawi warunki wydobycia węgla, bezpieczeństwo ludzi, którzy pracują w kopalniach, tak? Tak. Mam przyjemność też uczestniczyć w tym projekcie. W naszej spółce koordynuję te działania jako kierownik projektu. Główne prace są prowadzone w oddziale geologii i eksploatacji i we współpracy z Państwowym Instytutem Geologicznym. To jest wsparcie takie naukowe, bardzo mocne i silne. Na razie ten projekt, patrzymy na niego szeroko. Chcemy wydobyć metan z pokładu węgla przed eksploatacją węgla. Kopalni. Przed eksploatacją węgla przez kopalnię właśnie, węgla kamiennego. To znaczy w momencie, w którym kopalnie węgla zaczną wydobycie, będzie tam jej metanu, więc będzie bezpieczniej, bo będzie mniejsze zagrożenie wybuchem gazu. Druga sprawa, kopalnie poniosą mniejsze koszty związane z wydobyciem, bo wiadomo, że trzeba zabezpieczyć, bezpieczeństwo i życia jest najważniejsze, bezpieczeństwo i ochrona życia górników jest najważniejsza. I trzecie, to są kwestie związane z ochroną środowiska, mniejsza emisja metanu. Dzisiaj obecnie w Polsce około 900 milionów metrów sześciennych rocznie metanu ulatnia się z kopalń, 200 milionów jest wychwytywanych, a my chcemy po prostu ten metan wcześniej wydobyć. Pokłady w Polsce to jest kilkaset miliardów metrów sześciennych gazu, zapotrzebowanie Polski to jest 15 do 16 miliardów metrów sześciennych i spodziewamy się, że jesteśmy w stanie z pokładu węgla wydobyć rocznie w przyszłości, nie dzisiaj, jak ten proces się rozwinie, od 1 do 2 miliardów, czyli to może być 1/8 obecnego zapotrzebowania na gaz. W Stanach Zjednoczonych to się udaje, w Stanach Zjednoczonych wydobywają 50 miliardów metrów sześciennych rocznie CBM-ów, na świecie łącznie 100 miliardów. Panie dyrektorze, chciałam jeszcze zapytać się o ryzyko, bo badania innowacyjne, inwestycje w startupy powiązane są z dużym ryzykiem, z ogromnym ryzykiem i tak naprawdę niewiele tych projektów jest potem wdrażane i niewiele przekłada się na wyniki finansowe, na zysk firmy. Dlaczego podjęliście to ryzyko? Jesteście firmą państwową. Czy to ma jakieś znaczenie? To ma bardzo duże znaczenie. Nasz zarząd, czyli pan prezes Piotr Woźniak, wiceprezes, z którym bezpośrednio współpracuje Łukasz Kroplewski, który odpowiada za rozwój, powiedzieli jasno, że to, że jesteśmy w tym miejscu, w którym jesteśmy, to jest też odpowiedzialność dla kraju. No nie bez powodu mamy w nazwie Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo. Mamy też, ponosimy też odpowiedzialność za bezpieczeństwo energetyczne kraju. I na Zachodzie to jest naturalne, że duże spółki Skarbu Państwa dbają też o interes narodowy.
My mamy potencjał, mamy możliwości przy dochodach, czy obrotach, jakie ma nasza grupa, możemy wchodzić bardzo mocno w projekty rozwojowe, badawcze. Mniejsze spółki nie mają takich możliwości, patrząc nawet procentowo na to, wkład dla nas, nie wiem, 10 milionów złotych, no to jest, nie posuwa za sobą jakichś konsekwencji, ale może się w znaczący sposób przyczynić do rozwoju danego projektu. A doświadczenie światowe uczy również, że tak naprawdę nawet duże, prywatne koncerny też niezwykle ostro kalkulują zyski, wyniki finansowe i nie zawsze wchodzą. Jeśli jest jakieś niebezpieczeństwo, wycofują się z innowacyjnych badań. I na tym chciałam zakończyć dzisiejszy program. Zapraszam na dzień jutrzejszy. Dziękuję bardzo. Dziękuję.